masz miejsce koło siebie? Ale ty... No ja wiem, gdzie ty jesteś, bo cię widzę. Jak się obejrzysz w prawo, to będziesz mnie widziała. Tylko pytam się, czy masz miejsce. Dobra. Dobra.
genialne. Na weselach graliście kiedyś? Nie jedny. A genialna, to żebyście wiedzieli skąd pochodzi, to dlatego, że kierownikiem jest geniusz strycharski. No i musi być genialna, nie genialna. Tak, kobiety tańcowały i miały takie majtki ładne z nogawkami. No patrzeć się nie mogłam, jak te kieki infrowały te majtki. Ania, ty mi o tym nie mów, bo już zapomniałem. Przypominam, że takie majtki też są piękne. Pytałem kapelę, czy grają na weselach. Powiedzieli, że na niejednym. I tutaj u mojego kumpla wnuczka za mąż wychodzić i za półtora miesiąca ma być wesele. Narzeczony przyszedł, a ona do niego z wyrzutami. Ty to jesteś taki, nie taki. Ty to jesteś z knera, dusi grosz. Masz tu swój pierścionek i wynoś się. A on mówi, a pudełeczko gdzie? Proszę Państwa, to było trochę do śmiechu, a teraz zespół kolejny czeka na występ. Dziecięcy zespół ludowy Kociężewiacy powstał w 1988 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury Boczka. Od 2006 roku działa przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kociewie Południowym. Choreografem zespołu jest pani Katarzyna Polak, kierownikiem pani Renata Jurkowska. Do zespołu należą dzieci w wieku od 8 do 15 lat. Obecnie grupa liczy około 40 osób. Zespół występuje w oryginalnych łowickich, kocierzewskich strojach. A ja wam opowiem, które te stroje są kocierzewskie, bo może nie wiecie. Ja tutaj akurat na tym się trochę znam. I te łowickie to są właśnie te pasiaste, takie sztywne kiecki. Natomiast te kocierzewskie to są dwa rodzaje. Też takie sztywne, jak ja mam. Ja mam też strój kocierzewski na sobie, ale taki od wielkiego dzwonu, co się zakłada. Ale również strojem charakterystycznym dla parafii, z której między innymi ja mam zaszczyt pochodzić, to jest ten strój, gdzie są te fartuszki czarne i haftowane. Fartuszki, no, gwarą wam powiem, bo tego inaczej się nie do nazwać. To są fartuchy alpagowe kiecka, plisowano, gładko tkano. To ona jest taka wełna na wełnę, nie jest sztywno, tylko jest na jeden kolor farbowano i tkano i z tego się później plisuje. Takie ładne kiecki chodzą. Także parafia Kociężewska była jedna z bogatszych parafii Zaro po Złakowie. I no i one też chciały się trochę odróżnić. No i stąd te kiecki takie też różne są. Zespół Kociężewiacy ma bardzo dużo osiągnięć. Między innymi występowali na Święcie Chleba w Warszawie. Występowali dla Telewizji Polskiej w Skansenie w Małżycach z obrzędem chodzenia z kogutkiem. Zajęli pierwsze miejsce w konkursie Folknuta. Wzięli udział w Międzynarodowym Święcie Dzieci Gór w Nowym Sączu. We Włocławku zdobyli pierwszą nagrodę o Kujawski Wianek oraz pierwszą nagrodę w sierpcu na kasztelańskich spotkaniach. Dzisiaj wystąpią z łowicką suitą dziecięcą opracowaną muzycznie przez pana Mariana Moskwę. Proszę Państwa, zespół Kociężewiacy. Prosimy. Tańczynka.
Bye.
Może nie, cały czas jestem gotowa.
zawsze ona mną dyryguje. Proszę Państwa, dziecięco-młodzieżowy zespół Koderki powstał w latach 1957, miał wielu mecenasów. Od 1985 roku przyjął nazwę Koderki, od kodry, którą nasi dziadkowie wieszali przy belkach w chałupie. Dokładnie od 1 stycznia 1992 roku dziecięcy zespół Koderki został przekazany aktem Złowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej spod skrzydła Urzędu Miejskiego, a bezpośrednio do Łowickiego Ośrodka Kultury przy ulicy Podrzecznej. Stosowany dokument podpisał Arnold Luta, Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa i burmistrz Łowicza Władysław Durka. Ze strony Łok temat koordynowała dyrektor Zofia Owińska. Od tej pory mali ambasadorowie Łowicza rozsławiają nasze miasto i region w kraju i za granicą. Zdobywają nagrody, wyróżnienia. Zespół w ostatnich 3 dekadach koncertował na Ukrainie, w Niemczech, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Włoszech. Leszek Boszczyński, Marcin Klimczak, Jacek Lewandowski, Jan Petera, Eugeniusz Sychacki, Andrzej Szymański, Adam Cichyński, Edward Bernard, Józef Kosowski. Większość z nich niestety już nie patrząc z góry. Thank you.
Brawo! Podobali się! Małe